Cześć moi mili, witam was w nowym odcinku Fahrenheita i tym razem weźmiemy sobie może Taylora Milesa, komenda policji. Zaczynamy. Come in. Hello, detective. Hello, Mrs. Morrison. Thanks for taking the trouble to come down. Please, take a seat. Now, we're gonna try and assemble a composite photo of the suspect you saw. We have a computer program to help us. You'll see, it's really simple. It's kind of like a video game. Have you ever played a video game, Mrs. Morrison? No. It doesn't matter. You're gonna do fine. The most important thing is to try to remember exactly what happened. The program consists of several types of facial features. You scroll through them until it looks like the man you saw. You understand? Yes. Well, I think I do. Okay, let's go. Aha, dobra, fajnie. No to będziemy robić rysopis podejrzanego. Mamy o tyle ułatwione to, że my jako grający wiemy, jak ta postać wygląda, więc nie wiem, czy to nie będzie zbytnio ułatwione, ale się okaże. No na pewno nie wyglądał tak jak ten Alphonse z wąsem. Dobra, jak on miał głowę, nasz główny bohater? Może wiecie co, może zaczniemy od zarostu. Zarostu w ogóle nie miał. Fryzurkę miał coś takiego, nie? Chyba. Chociaż powiem wam szczerze, nie pamiętam. No na pewno nie Chopina. Nie, no na pewno coś takiego. Nos... cholera. Jakie on miał... Dobra. Trochę się skupię bardziej. Cholera, z tymi oczami. Jakie on miał... oczy. Nie wiem, coś takiego. Chwila, moment. No na pewno coś. Nie, wydaje mi się, że najbardziej odpowiednim egzemplarzem byłoby coś takiego. Tylko te oczy mi się cholera nie podobają. Jakieś takie dziwne, coś takiego. Nie pamiętam, jak nasz główny bohater zbytnio wygląda. No na pewno... nie, wydaje mi się, że takich brwi nie miał. Jak on do cholery wyglądał? Coś takiego? Nie. Chyba coś takiego, wydaje mi się. Tylko jeszcze mi się z głową coś nie podoba. No tak. Now, is this the face of the person you saw? Ale chwila, on ma tam kolczyka. No, that's not quite him. No problem, try again. Now, concentrate. Właśnie, zauważyłem teraz, że on ma tam kolczyka, a ten przecież nasz nie miał. Czyli... to coś będzie... tego... chociaż... no kurde, no przysiągłbym, że on tak wygląda. Na pewno nie miał zarostu. Nasz główny bohater, to ja jestem pewny. Fryzura chyba najbardziej się ta odpowiada, bo nie widzę, żeby to jakaś inna była. Chyba, że to tak by wyglądało, no nie wiem. Cholera, nie pamiętam, jakie miał brwi ten główny nasz bohater, czy takie. A damy to. Now, is this the face of the person you saw? Yes! Yes, at least that's how I remember him. Thank you very much for your help. We're gonna get this picture out to all the airports, trains, and bus stations, and to all of our patrolmen. If this guy is still in New York, we're gonna find him. And go buy yourself a video game. Ale pojechał. Czy to nasz główny bohater żyga? Nie wiem. I was burning with fever. I was shaking all over. The migraine was back and drilling holes into my brain. And to top it off, I couldn't keep any food down. My body seemed to be fighting against something, but I still didn't know what. Mhm. Powiem wam, że prawie trafiłem właśnie te grube rzęsy. Boże, nie rzęsy, tylko grube brwi. Troszeczkę skiepściłem.
Ale mniej więcej widzę, że dobrze zapamiętałem naszego głównego bohatera. Czy jest coś jeszcze? Dobra. Wyżygałeś się, nie wiem czy tam się załatwiłeś, ale wydaje mi się, że już powinniśmy stąd wyjść, bo tu nic ciekawego nie ma. Oprócz ujmujących zapachów. Gotta just live my life no matter what. Don't raise any suspicions. Despite the state I was in, I decided to go to work as though nothing had happened. Teraz powiem wam szczerze, nie rozumiem zbytnio tej mapy. Czy ona sugeruje tam, gdzie mam się udać, czy ktoś jest tam i ja mam tam po prostu nie iść. Dobra, to się zaraz okaże, bo innego wyjścia nie mam. W ogóle zastanawiam się, czy gdzieś tu nie będą jakieś karty. No dobra. Czy nie ma tu gdzieś jakichś kart i bardzo dziękuję wam za to, że mi powiedzieliście, do czego te karty służą. Jestem wam ogromnie wdzięczny. Siema. Także pójdziemy tu i spróbuję, powiem wam szczerze, bardziej poważnie podejść do tej gry. Czasami tylko jakimś żartem rzucić, ale tak to wiem, że ta gra jest dosyć poważna, więc nie warto sobie za bardzo z niej żartować. Także... I'm in charge of computer maintenance in the Nacer and Jones Bank. Oh. I share my office with Warren. O, gdzieś ty poszedł. Zastanawiam się, gdzie te karty są w ogóle jeszcze poukrywane. No nieźle. Do you know what time it is? What's wrong with you? I had a little problem on the way back in. I had to go back home and change my clothes. O Jezu, znowu to. Znowu źle. A Jezu, czemu to tak mi wychodzi dziwnie? Dobra. W szufladzie pewnie będzie karta. Zgadłem? Co tam jest? Aha, życie dodatkowe. Rozumiem. Dobra. Szufladę sprawdziliśmy. Aha. Lucas Kane. Hello, Lucas. Oh, hello, Tiffany. I left a message on your machine last night. I'd like to come and pick up some stuff at your place. Could I come over tonight? Pewnie. I should be back home around 8 o'clock tonight. Okay, it won't take too long. Are you doing okay, Lucas? I gotta let you go. I'm doing a thing here. Bye. Zastanawiam się, kim jest Tiffany. Oho, zdołem się przygotować, super. Kurde! Jedno spaprałem. Cholera. Szkoda. Uuu. Tiffany and I. About 2 years ago, I guess. I haven't been able to throw it away yet. Znowu przygotuj się, czy nie? Nie. Jeszcze nie. O cholera. Lucas? You okay? Yeah, I'm fine. Dobra, oho. Co jest do cholery? Hello? Yes, sir. We'll get on that right away. Station 62 is down. I'll go. No, forget it. I'll handle it. Jesteś pewny? Whatever you say. Lucas, czy ty jesteś aby na pewno pewny? No dobra. Skoro mam coś naprawić, zróbmy to. Ja się tego chcę jeszcze rozejrzeć, wiecie? Czy tu nie ma tej ukrytej... O! Snowing again. And the weather forecast predicts another drop in temperature over the next few days. Chciałem się rozejrzeć po prostu, czy tu nie ma ukrytej karty. Ale nic nie widzę. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Już idę sobie. Już. Cholera. Trochę się zagalopowałem. Mam nadzieję, że mapka mi pokaże, gdzie jest ta serwerownia. Dobra, widzę mapkę.
więc szybko podbiegnijmy do niej. Na pewno tutaj gdzieś w tych pokoiczkach jest ta karta ukryta, tylko że... Wow! Co to jest? Znowu mam się przygotować? O cholera, tego się nie spodziewałem. Ta gra robi się coraz bardziej dziwna. Mam się przygotować zapewne. Dobra, jeszcze raz. Serki będzie za to, ale to jest ciężkie, naprawdę. Ło! Biegnij! No przecież nacisnąłem dobrze. Nie rozumiem, kurde. Cholera, no o co tu chodzi? Może tak. Wow. Jak ja mam to zrobić do cholery? Dobra. Kurczę, no. Ajajajajajaj. Wow. Chyba wiem, o co chodzi, ale i tak spatram. Wow. 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 Oj, oj, oj. Oj. Dobra. Wow. Wow. Jezus Maria, co tu się dzieje? Czekaj, Boże Święty. Ja ogarniam już. Fuck. Matko Święta. Ile razy mam to klikać? Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Cholera. Dobrze? Wyszło? Proszę. Two faces of the same serpent. One in our world, the other in the other world. Woe to he who sees both sides of the snake. No! No! Lucas? Lucas, what happened? Did you hear me? Are you all right? Cool. Hey, you've hurt yourself. You're bleeding. I gotta go. I didn't have the slightest idea what had happened. But one thing I do know, those things almost killed me. Powiem wam szczerze, ogarnąłem w końcu, czym się klika i steruje. I felt empty. After what happened at the office, I began to wonder if I wasn't going nuts. Tych quick time eventach. I'm so totally exhausted that I can't fall asleep. I'm afraid of the dreams I might have. I wander around the room a little. I guess I'll go to sleep when I can't keep my eyes open any longer. Okej, okay, Lucas. Zobaczmy, co jest w telewizji. Może odsapniesz od tego wszystkiego. A man dove directly into the frozen water at Central Park today to save a child who had tumbled in by accident. The young boy was successfully resuscitated and will completely recover. O, dobre tyle. His courageous rescuer disappeared before the ambulance had even arrived. Apparently a case of a reluctant hero.
The investigation continues into the recent murder which took place at Doc's Diner. Police have today provided a composite photo of the suspect based on information given by a witness to the crime. No, if you see this man, please call the special number which appears on your screen now. And finally, a report on the weather, with a new snow front moving down from Canada. Dobra, koniec tego pierdzielenia, trzeba się rozejrzeć. W ogóle miała Tiffany przyjść do nas, nie? Well, that's it then. Now the manhunt really begins. Za niedługo ma przyjść Tiffany, więc może byśmy tak się odświeżyli, wzięli jakiś prysznic, nie wiem. Cokolwiek, chyba że... No nie. Chyba że coś w pralce, nie. To się załatwmy chociaż. Później wymyjemy rączki. I może Tiffany w ten sposób do nas przyjdzie. Dobra. Trzeba poprawić samopoczucie naszego Lukasa. Mogę widzę sztuczkę do mycia zębów, tylko dziwię się, czemu nie można wymyć zębów. Trochę to dziwne. Dobra, wychodzimy. Ale te quick time eventy, powiem wam szczerze, naprawdę są trudne. Dobra, zobaczmy, może coś ciekawego. You have no new messages. Nikt mnie nie lubi? Raczej Lukasa, dobra. Jak zwykle, mleko, no to się napijmy. Nie wiem, czy Lukas ma jakąś dietę na bazie białek. Raczej białka. Ale to jest mleko, które nigdy się nie kończy. Dobra, nic tu nie ma. Ale lodówkę też byś mógł zamknąć, bo troszkę tutaj... zimno jest. O, jest kolejna karta. Spoko. Wiem, jaką później... Nie chcę. Chciałem lodówkę zamknąć. Wiem, jak ją później użyć, ale teraz chcę lodóweczkę zamknąć. Przecież była... zamknięta. Boże, otwarta. Co jest dzisiaj ze mną? No nie mów, że już coś spać. Chcesz spać? Już miała Tiffany przyjść. No dobra. Skoro chcesz spać, to trzeba cię położyć do łóżka. Ale gdzie jest Tiffany? Miała przyjść, prawda? Miała przyjść koło 8. Dobra, zamknę to okno, bo... piździ jak w kielecki. Przydałoby się jeszcze zapalić jakieś światełko, no ale światełka nie ma. Chyba, że coś jest... w mojej skrzynce pocztowej. Co jest bardzo możliwe. Nie. My parents, Marcus and me, before the accident. Po co to brałeś? Raczej inaczej, po co ja to brałem? Okej, sprawdźmy, co w komputerze piszczy. Poczta. Znowu nie mam żadnych wiadomości, kurczę. Gry wideo pochłaniają kolejne ofiary. Dobra, zresztą kto by znał nasz adres? Adres mordercy. To by było trochę dziwne, nie sądzicie? Na pewno. Dobra, może się w końcu położymy. Ja też nie wiem, czemu w ubraniu. Chyba, że możemy się przebrać jakąś piżamkę, chociaż wątpię. Nie. No to szybciutko do łóżeczka. Znając życie, przyśnią mu się koszmary. Powinno być plus 20. O, Tiffany. Wstawaj. Trzeba otworzyć Tiffany drzwi. Mam nadzieję, że to Tiffany, a nie jakaś policjantka w stroju cywila. Wszystko możliwe, ale lepiej zajrzeć. Czy mi się to nie wydaje? No dobra, to my jej otworzymy w takim bądź razie. Hi. Hi. I came to pick up my stuff.
I hope I'm not disturbing you. Yeah. No, I'm just a little bit sleepy. Come in. Chodź, zaparzymy kawkę, pogadamy. Have a seat. Want something to drink? I think there's still a bottle of gin laying around in the kitchen somewhere if you want. Yeah, I'd love some. Masz butelkę ginu? Dziwne, że ja jej nie widziałem. Gdzieś masz ją schowaną, tylko nie wiem gdzie. Butelkę ginu. Gdzie ty masz butelkę ginu? Tu? No dobra, niech będzie. No i zanieś. Pij. Thanks. Co nowego? I'll go get your stuff. Aj, chciałeś. It's just two boxes. I'm not sure exactly where they'd be now, but pomyliłem kierunki, chciałem napisać co nowego. They've got my initials on them. Gdzie są te... Chwileczkę, gdzie są te płuta? Trochę zarąbałem przed chwilą, bo chciałem się zapytać jej co nowego, a pomyliłem kierunki. Niestety. Gdzie ja dam? To są jej pudła? Nie. Czy tu są jej pudła jakieś? Cholera, nie przeczytałem za bardzo, bo się skupiłem na tym, jaki błąd popełniłem. A, to są jej pudła. Miał być chyba dwa, nie? Czy ja coś nie dopatrzyłem? No i zresztą nieważne. Here we go. No dobra, masz. Czyżbyśmy musieli chodzić po dwa pudła w ten sposób? Nie, trochę to dziwne, no ale dobra, zaraz zobaczymy. Tu jest jeszcze jakieś pudło? Nie? To nie to pudło? Coś jeszcze musimy chyba zrobić. Tak mi się wydaje. No tu nie. Nie, chyba musimy usiąść koło niej. Dobra, to zobaczymy. Okej. Co my musimy teraz zrobić? Trochę się zakłopotałem. Nie wiem, mamy z tobą usiąść, bo troszkę to dziwne. Czy tu jakieś pudło mamy ci dać? Kamerka by mogła się już odwrócić. Chyba, że chcesz jeszcze drina. A, tu jest jakieś pudło. Okej, okay, moja nieuwaga. Już mamy kolejne, ostatnie pudło. Okej. Okay. Proszę bardzo. Here they are. I think that's everything. Is everything okay, Lucas? You look stressed. Będę szczery. I've got some big problems right now. I can't really talk about it, but it's fairly serious stuff. If there's anything that I can do for you, Lucas. Man, I wish there was, but no. Thanks for offering, though. Oh, Lucas. I'm still not ready, Lucas. I need some more time to be alone. I'm sorry, I shouldn't have... I'm gonna go. Thanks for everything. No szkoda, myślałem, że da chociaż buziaczkę w policzek. Oj, Tiffany, Tiffany. Dajesz taką niedostępną, a... z
Sama byś chciała stać buziaczka. Aż 30 mi spadło, to niedobrze. I'd be lying if I said I didn't want to. Maybe it was better this way. After all, I had no idea what was going to happen to me in the next 24 hours. What could I offer at this point to a girl like Tiffany? By letting her go, I was protecting her. I went to bed. There was nothing else for me to do but try to sleep and find out what tomorrow was going to bring. Nie wiem, dziwne to jest to, że Lukas nie chce się w ogóle wymyślić, tylko od razu woli się położyć. Jakieś leki byś wziął w końcu na tą swoją migrenę. Chociaż nie wiem, czy te leki są legalne, no ale co ja tam wiem. Good night. Czy przypadkiem my tego okna nie zamknęliśmy? Cholera. Nie podoba mi się, że drzwi są otwarte. Coś dziwnego się działo z komputerem. Dlatego trzeba go wyłączyć, prawda? Dobra, no to zobaczmy, co jest za drzwiami, nie? Może inaczej. Okno było zamknięte. Dlaczego okno nagle się zostało otwarte? Coś... I coś się tam kryje. Tylko jeszcze nie wiem co. Znowu ty? Co ty tu robisz w ogóle? Nie rozumiem. Telewizor nie działa. Wrona wleciała. Wow. Wrona wleciała. Spoko, Lukas, tylko malutki problem. Czemu ptaka nie wypuściłeś? A cholera jasna. Co to ma do cholery znaczyć? Kim jest ta dziewczynka? Girl again. She seems so real. I must be losing my mind.